Rozdział 12. Wielka podróż. O czym rozmawialiście, Złotko? Spytała Wendy, kiedy wchodzili do środka. Och, o głupstwach. Jak na głupstwa, była to długa rozmowa. Danny wzruszył ramionami, gestem przypominającym jego ojca. Sam Jack lepiej by tego nie zrobił. Wendy wiedziała, że nic więcej z Danny'ego nie wyciągnie. Jej silna irytacja pomieszana była z jeszcze silniejszym uczuciem miłości. Miłość okazywała się bezradna. Irytacja zaś płynęła z przeświadczenia, że oni rozmyślnie ją z tego wykluczają. W ich towarzystwie odnosiła niekiedy wrażenie, że jest outsiderem. Gra rolę epizodyczną i przypadkowo zabłąkała się na scenę, na której toczy się główna akcja. Cóż, tej zimy ci jej dwaj irytujący mężczyźni nie zdołają Wendy wykluczyć. Jak na to, wszyscy będą żyli trochę za blisko siebie. Nagle uświadomiła sobie, że jest zazdrosna o tę bliskość między mężem a synem i ogarnął ją wstyd. To zanadto przypominało jej matkę, więc budziło niepokój. Hol świecił teraz pustkami. Tylko Olman i główny recepcjonista siedzieli przy kasie, zajęci podliczaniem. Dwie pokojówki już w ciepłych spodniach i swetrach stały przy drzwiach frontowych nad stosem bagaży i wyglądały na parking. Kręcił się też konserwator Watson, który pochwycił spojrzenie Wendy i puścił do niej oko. Zdecydowanie lubieżnie. Szybko odwróciła wzrok. Jack patrzył przez okno obok restauracji z miną człowieka urzeczonego i rozmarzonego widokiem. Kasa widocznie się zgadzała, bo Olman zatrzasnął ją stanowczym gestem, podcyfrował i schował taśmę do małej teczki zamykanej na suwak. Wendy wyraziła milczące uznanie głównemu recepcjoniście, który odczuł chyba dużą ulgę. Olman sprawiał wrażenie człowieka zdolnego w razie manka dobrać się urzędnikowi do skóry i nie przelać przy tym ani kropli krwi. Wendy niezbyt podobał się Olman i jego natrętne, ostentacyjne zaaferowanie przywodził na myśl wszystkich jej poprzednich szefów, zarówno mężczyzn, jak kobiety. Przesłodzony w stosunku do gości, na zapleczu tyran dla służby. Obecnie jednak pracownicy mieli fajrant i na twarzy głównego recepcjonisty malowało się zadowolenie. Zajęcia skończyły się dla wszystkich, z wyjątkiem jej, Jacka i Daniela. Panie Torrance! Zawołał Olman tonem nieznoszącym sprzeciwu. Pozwoli pan do mnie! Jack ruszył do lady, skinieniem głowy przywołując Wendy i Daniela. Recepcjonista, który znikł w biurze, pojawił się w płaszczu. Życzę panu przyjemnej zimy. Zwrócił się do Olmana. Wątpię, czy będzie przyjemna. Odparł Olman z rezerwą. 12 maja, Braddock, ani o dzień wcześniej, ani o dzień później. Tak, proszę pana. Braddock wyszedł zza kontuaru z miną poważną i godną, jak przystało człowiekowi na jego stanowisku. Ale kiedy już minął Olmana, uśmiechnął się niby uczniak. Powiedział kilka słów do dwóch dziewcząt nadal czekających przy drzwiach na samochód, który miał je zabrać, i oddalił się, żegnany krótkim wybuchem hamowanego chichotu. Do świadomości Wendy zaczęła obecnie docierać cisza. Opadła na hotel jak gruby koc, tłumiąc wszystkie odgłosy, prócz słabego, rytmicznego zawodzenia wiatru na dworze. Z miejsca, gdzie stała Wendy, otwierał się widok na biuro w głębi, czyste niemal do granic sterylności, z dwoma pustymi biurkami i dwiema szarymi szafkami na akta, a za nim na niepokalaną kuchnię Hallorana, bo duże dwuskrzydłowe drzwi ze świetlikami były otwarte, zastopowane przez gumowe kliny. Teraz mogę poświęcić dodatkowe kilka minut na oprowadzenie państwa po hotelu. Rzekł Olman i Wendy nasunęła się refleksja, że w jego głosie zawsze można dosłyszeć to duże h. Należało je słyszeć. Jestem pewien, że mąż pani stopniowo pozna panoramę na wylot,
Ale wy dwoje niewątpliwie więcej czasu będziecie spędzać na parterze i pierwszym piętrze swoje mieszkanie. Niewątpliwie. Mruknęła Wendy z powagą, a Jack zrobił do niej ukradkiem oko. To piękny budynek. Rzekł z dumą Olman. I chętnie go pokazuje. To widać. Pomyślała Wendy. Zacznijmy zwiedzanie od trzeciego piętra. Zaproponował Olman z wyraźnym entuzjazmem. Jeśli z uwagi na nas opóźnia pan wyjazd... Ja skończę znowu. Zamknęliśmy sklepik. Tu fini, przynajmniej w tym sezonie. A zamierzam przenocować w Boulder, oczywiście w hotelu Boulderado. To jedyny przyzwoity hotel z tej strony Delaware. Naturalnie wyjąwszy całą panoramę. Proszę tędy. Razem weszli do windy. Choć bogato zdobiona miedzianymi i mosiężnymi wolutami, opadła dostrzegalnie, zanim Olman zaciągnął kratę. Danny drgnął zaniepokojony i Olman uśmiechnął się do niego. Danny bez większego powodzenia spróbował odwzajemnić uśmiech. Nic się nie martw, mały zuchu. Bezpieczeństwo murowane. Jak na pokładzie Titanica. Zauważył Jack, patrząc na kulę zrżniętego szkła umieszczoną pośrodku sufitu. Wendy przygryzła do środka policzek, żeby się nie uśmiechnąć. Olman nie był ubawiony dowcipem. Zasunął wewnętrzną kratę ze szczękiem i hukiem. Titanic odbył tylko jedną podróż, proszę pana. Ta winda odbyła ich tysiące, odkąd ją zainstalowano w roku 1926. To rozprasza obawy. Przyznał Jack. Zwichrzył Deniemu włosy. Samolot się nie rozbije, stary. Olman przerzucił dźwignię i przez chwilę nie działo się nic, tylko podłoga dygotała pod ich stopami, a w dole zawodził udręczony silnik. Wendy wyobraziła sobie ich czworo uwięzionych między piętrami, niczym muchy w butelce i odnalezionych na wiosnę, tu i ówdzie ponadgryzanych, jak uczestnicy wycieczki Donnerów. Przestań. Winda zaczęła sunąć w górę. Najpierw przy akompaniamencie drgań, dzwonienia i łoskotów dobiegających z dołu, potem jazda przebiegała już gładko. Na trzecim piętrze dźwig zadygotał, gdy Olman go zatrzymał, odciągnął kratę i otworzył drzwi. Kabina wciąż znajdowała się 6 cali poniżej poziomu podłogi. Danny obserwował tę różnicę poziomów z taką miną, jakby dopiero teraz pojął, że wbrew zapewnieniu dorosłych, wszechświat nie jest całkiem normalny. Olman odchrząknął, podprowadził kabinę nieco wyżej, zatrzymał ją szarpnięciem, nadal o 2 cale za nisko, i wysiedli. Uwolniona od ich ciężaru kabina podskoczyła i prawie zrównała się z podłogą, czego Wendy bynajmniej nie uznała za uspokajające. Choćby bezpieczeństwo było murowane, postanowiła korzystać ze schodów, ilekroć będzie musiała wchodzić na górę czy schodzić na dół. I pod żadnym pozorem się nie zgodzi, żeby we troje wsiedli do tego klekota. Na co patrzysz, stary? Żartobliwie zapytał Jack. Widzisz tu plamy? Oczywiście, że nie. Pytanie ubodło Olmana. Wszystkie dywany uprano szamponem zaledwie 2 dni temu. Wendy też spojrzała na chodnik na korytarzu. Ładny, ale na pewno nie wybrałaby takiego do własnego domu, gdyby miała kiedyś swój dom. Był ciemnoniebieski, w zawiły wzór, przywodzący na myśl surrealistycznie przedstawioną dżunglę, pełną pnączy, lian i drzew z egzotycznymi ptakami na gałęziach. Nie dało się określić, co to za ptaki, ponieważ czarny wątek zarysował tylko ich sylwetki. Podoba ci się chodnik? Tak, mamo. Szli przyjemnie szerokim korytarzem. Jedwabne tapety, utrzymane w jaśniejszym niebieskim odcieniu, harmonizowały z chodnikiem. Kinkiety, rozmieszczone co 10 stóp na wysokości około 7 stóp, miały imitować londyńskie latarnie gazowe, to też żarówki ukryto za nieprzeźroczystymi mlecznymi kloszami otoczonymi siatką z żelaznych prętów. Te lampy bardzo mi się podobają. Olman skinął głową, zadowolony. Pan Derwent kazał zainstalować takie lampy w całym hotelu po wojnie, to znaczy po drugiej. W gruncie rzeczy on sam zaprojektował prawie kompletne urządzenie trzeciego piętra.
Tu jest numer 300, apartament prezydencki. Przekręcił klucz w zamku dwuskrzydłowych, mahoniowych drzwi i otworzył je na oścież. Kiedy ujrzeli zachodnią panoramę gór, aż ich zatkało, na co zapewne liczył Olmen, uśmiechnął się. Niezły widok, prawda? Rzeczywiście. Za oknem, zajmującym prawie całą dłuższą ścianę salonu, słońce wisiało dokładnie między dwoma postrzępionymi szczytami i rzucało złoty blask na ściany skalne i lukrowane śniegiem wierzchołki. Chmury, które tworzyły obramowanie i tło tego pocztówkowego widoku, również barwiły się złociście, a przyćmiony promień słońca wbijał się w mroczne skupisko jodeł poniżej granicy lasu. Jack i Wendy, całkowicie pochłonięci widokiem, nie zwracali uwagi na Deniego. On zaś nie patrzył przez okno, lecz w lewo, w stronę drzwi do sypialni, na jedwabną tapetę w białe i czerwone pasy. Jego westchnienie, pomieszane z ich westchnieniami, nie miało nic wspólnego z zachwytem. Tapeta pokryta była dużymi plamami zakrzepłej krwi, upstrzonymi szaro-białą tkanką. Dla niego zemdliło. Przypominało to dziwaczny obraz malowany krwią, surrealistyczną akwafortę, wyobrażającą twarz mężczyzny pełną przerażenia i bólu, z ustami szeroko rozdziawionymi i pogruchotaną połową czaszki. Więc w razie, gdybyś zobaczył coś, najzwyczajniej popatrz w inną stronę, a kiedy znów odwrócisz głowę, tego już tam nie będzie. Kapujesz? Umyślnie popatrzył za okno, z miną możliwie najbardziej obojętną, a kiedy mama ujęła go za rękę, starał się nie zdradzić uściskiem ani żadnym sygnałem. Dyrektor mówił do taty coś o potrzebie zabezpieczenia tego dużego okna okiennicą, żeby silny wiatr nie stłukł szyby. Jack kiwał głową. Danny ostrożnie obejrzał się znów na ścianę. Duża plama zakrzepłej krwi znikła, a także te małe, szaro-białe plamy, którymi była upstrzona. I już Olmen ich wyprowadzał. Mama spytała Danny'ego, czy uważa, że góry są ładne. Przytaknął, chociaż właściwie wcale mu się nie podobały. Kiedy Olmen zamykał za nimi drzwi, Danny zerknął przez ramię. Krew ukazała się ponownie, tylko że teraz świeża, cieknąca. Olmen, wpatrzony w nią, nie przestawał opowiadać o sławnych ludziach, którzy tu angiś mieszkali. Danny stwierdził, że zagryzł wargę aż do krwi, ale nawet tego nie poczuł. Ruszyli dalej korytarzem, a on pozostał nieco w tyle, otarł krew grzbietem dłoni i pomyślał o krwi. Czy pan Halloran widział krew, czy coś gorszego? Nie przypuszczam, żeby te rzeczy mogły wyrządzić ci krzywdę. Wzbierał w nim donośny wrzask, ale Danny zaciskał usta. Mama i tata nie widzą takich rzeczy, nigdy ich nie widzieli. Będzie milczał. Rodzice się kochają. I to jest coś prawdziwego. Te inne rzeczy są jak obrazki w książce. Niektóre obrazki są straszne, ale nie mogą zrobić krzywdy. Nie mogą zrobić krzywdy. Pan Ulmen pokazywał inne pokoje na trzecim piętrze, prowadząc ich korytarzami krętymi i splątanymi jak labirynt. Same apartamenty, mówił. Pokazał im pokoje, gdzie mieszkała kiedyś pani nazwiskiem Marilyn Monroe, jeszcze jako żona mężczyzny nazwiskiem Arthur Miller. Danny w niejasny sposób uświadomił sobie, że Marilyn i Arthur rozwiedli się wkrótce po swoim pobycie w hotelu Panorama. Mamo! Co, złotko? Jeśli byli małżeństwem, to dlaczego mieli różne nazwiska? Ty i tata macie to samo nazwisko. Tak, ale my nie jesteśmy sławni, Danny. Sławne kobiety zachowują swoje nazwiska nawet po ślubie. Bo to ich chleb. Chleb.
Powtórzył Danny, nic nie rozumiejąc. Tacie, chodzi o to, że ludzie lubili chodzić do kina i oglądać filmy z Marilyn Monroe, ale mogliby nie chcieć oglądać filmów z Marilyn Miller. Dlaczego? Przecież to nadal byłaby ta sama pani. Czy ludzie by o tym nie wiedzieli? Tak, ale... Wendy bezradnie spojrzała na Jacka. Tu mieszkał kiedyś Truman Capote. Przerwał Olmen zniecierpliwiony. Otworzył drzwi. Już za moich czasów. Nadzwyczaj miły człowiek. Kontynentalne maniery. W żadnym z tych pokoi nie było nic szczególnego. Poza tym, że Olmen uparcie nazywał je apartamentami. Nic, czego bałby się Danny. Właściwie na trzecim piętrze jeszcze tylko jedna rzecz go zaniepokoiła, choć nie umiałby powiedzieć dlaczego, a mianowicie urządzenie przeciwpożarowe na ścianie, które zobaczył, zanim skręcili za rogiem i wrócili do windy, czekającej z otwartymi drzwiami, niczym rozdziawione usta pełne złotych zębów. Urządzenie było staroświeckie. Zwinięty, płaski wąż, przytwierdzony do dużego czerwonego zaworu i zakończony mosiężnym wylotem. Zwoje przytrzymywała czerwona stalowa listwa na zawiasie. W razie pożaru wystarczyło mocnym pchnięciem podbić ją do góry, odsunąć i sięgnąć po wąż. Tyle Danny wiedział. Rozumiał działanie mechanizmów. Już jako 2,5-letni malec otwierał zamkniętą na klucz bramkę, którą ojciec wstawił u szczytu schodów w domu w Stowington. Danny wiedział, jak działa zamek. Tata powiedział, że to smykałka. Jedni ją mają, drudzy nie. Urządzenie przeciwpożarowe było trochę starsze od tych, jakie widywał. Na przykład od tamtego w przedszkolu. Ale to nic dziwnego. Mimo wszystko budziło lekki niepokój zwinięte na tle jasno-niebieskiej tapety, niczym uśpiony wąż. Danny ucieszył się, gdy znikło za zakrętem korytarza. Oczywiście wszystkie okna należy zabezpieczyć okiennicami. Mówił pan Olmen, kiedy wchodzili do windy. Kabina znowu opadła pod ciężarem, przyprawiając ich o mdłości. Ale szczególnie zależy mi na oknie w apartamencie prezydenckim. Pierwotny rachunek za nie wynosił $420, a to było z górą 30 lat temu. Wymiana szyby kosztowałaby dzisiaj 8 razy tyle. Zamknę okiennicę. Zjechali na drugie piętro, gdzie było więcej pokoi, korytarze zaś tworzyły jeszcze bardziej splątany labirynt. Teraz, kiedy słońce skryło się za górami, przez okna wpadało coraz mniej światła. Olmen poprzestał na pokazaniu im jednego czy dwóch pokoi, minął numer 217, ten, przed którym ostrzegał Danny'ego Dick Halloran. Danny, urzeczony i pełen niepokoju, spojrzał na groźny numerek na drzwiach. Następnie zjechali na pierwsze piętro. Pan Olmen nie wprowadzał ich tu do żadnego pokoju. Dopiero na klatce schodowej wyścielonej grubym chodnikiem i prowadzącej z powrotem na parter oznajmił. To wasze mieszkanie. Przypuszczam, że państwa zadowoli. Weszli do środka. Danny spodziewał się nie wiedzieć czego, ale nie było tu nic. Wendy Torrance odetchnęła z wielką ulgą. Apartament prezydencki wprawiał ją swoją zimną elegancją w zakłopotanie, czuła się tam niezdarna. Można wprawdzie zwiedzać jakąś odnowioną budowlę historyczną i sypialnię, w której, jak głosi napis na plakietce, spał kiedyś Abraham Lincoln czy Franklin D. Roosevelt, ale dużo trudniej wyobrazić sobie, że się leży z mężem w olbrzymim łożu i może się z nim kocha tam, gdzie spoczywali ongiś najwięksi ludzie na świecie. W każdym razie najpotężniejsi, poprawiła się sama. To mieszkanie, prostsze, bardziej domowe, niemal zapraszało. Pomyślała, że bez większych trudności mogłaby tu spędzić zimę. Jest bardzo przyjemne. Pochwaliła i dosłyszała w swoim głosie nutę wdzięczności. Skromne, ale całkiem wystarczające. Przytaknął Olmen. W lecie mieszka tu kucharz z żoną albo kucharz i... jego pomocnik. To tutaj mieszkał pan Halloran? Wtrącił się Danny. Pan Olmen łaskawie skłonił głowę. Owszem, on i pan Nevers. Znów odwrócił się do Jacka i Wendy. To jest salonik. Stało w nim parę foteli na oko wygodnych, choć niedrogich,
Stolik do kawy, niegdyś kosztowny, teraz obłupany z jednego boku. Dwa regały, wypchane streszczeniami książek z serii Reader's Digest i trylogiami klubu książki detektywistycznej z lat 40., co z lekkim rozbawieniem zauważyła Wendy. I anonimowy hotelowy telewizor, znacznie mniej elegancki z wyglądu niż szafkowe aparaty z wypolerowanego drewna w pokojach na górze. Oczywiście nie ma tu kuchni, ale jest wyciąg kuchenny. To mieszkanie znajduje się bezpośrednio nad kuchnią. Odsunął kwadrat boazerii i odsłonił szeroką prostokątną tacę. Pchnął ją, taca zaś zniknęła, wlokąc za sobą linę. Sekretne przejście! Zwrócił się w podnieceniu Danny do matki i na chwilę zapomniał o wszystkich strachach, bo zaabsorbował go ten upajający szyb za ścianą. Zupełnie jak w serialu Abbott i Costello spotykają się z potworami. Olmen zmarszczył brwi. Wendy jednak uśmiechnęła się pobłażliwie. Danny podbiegł do windy i zajrzał do szybu. Tędy, proszę. Olmen otworzył drzwi po drugiej stronie saloniku. Za nimi znajdowała się sypialnia, przestronna i przewiewna, z dwoma pojedynczymi łóżkami. Wendy spojrzała na męża i z uśmiechem wzruszyła ramionami. Nic wielkiego. Zsuniemy je. Pan Olmen obejrzał się przez ramię, szczerze zdziwiony. Słucham? Łóżka. Możemy je zsunąć. Ach, tak. Olmen zmieszał się na chwilę. Później twarz mu pojaśniała i spod kołnierzyka koszuli zaczął na nią wypływać czerwony rumieniec. Jak państwo będą woleli. Poprowadził ich z powrotem do saloniku, skąd drugimi drzwiami wchodziło się do drugiej sypialni, wyposażonej w łóżka piętrowe. W jednym kącie szczęknął grzejnik, a ohydny chodnik na podłodze wyobrażał szałwie i kaktusy. Wendy widziała, że Danny już się w nim zakochał. Ściany tego najmniejszego pokoju wyłożone były prawdziwą sosnową boazerią. Wytrzymasz tutaj, stary? Pewnie. Będę spał na górnym łóżku. Zgoda? I jak sobie życzysz. I podoba mi się chodnik. Proszę pana, dlaczego wszystkie chodniki nie są takie jak ten? Przez chwilę wydawało się, że pan Olmen ugryzł cytrynę. Potem z uśmiechem pogłaskał Danny'ego po głowie. Ta twoja kwatera. Brak tylko łazienki, do której się wchodzi przez główną sypialnię. Mieszkanie nie jest duże, ale naturalnie mają państwo do dyspozycji cały hotel. I kominek w holu działa dobrze, jak twierdził Watson. I proszę jadać na sali, jeśli przyjdzie państwu ochota. Przemawiał tak, jakby wyświadczał im wielką łaskę. Dobrze. Zjedziemy już na dół? Doskonale. Zjechali windą do holu, całkowicie teraz opustoszałego, gdzie tylko Watson w kurtce z niegarbowanej skóry i z wykałaczką w ustach stał oparty o główne drzwi. Wyobrażałem sobie, że o tej porze będzie pan daleko stąd. Zauważył Olmen z lekkim chłodem w głosie. Zostałem dłużej, żeby przypomnieć tu obecnemu panu Torrensowi o kotle. Odrzekł, prostując się, Watson. Miej go dobrze na oku, kolego, a będzie działał jak złoto. Kilka razy na dzień trzeba zmniejszać ciśnienie, bo powoli rośnie. Powoli rośnie. A w jego głowie słowa te rozbrzmiały echem w długim i cichym korytarzu z lustrami po obu stronach. Lustrami, w których ludzie rzadko się przeglądali. Będę to robił. Dasz sobie radę. Watson podał Jackowi rękę. Jack ją uścisnął. Watson z ukłonem zwrócił się do Wendy. Żegnam panią. Było mi bardzo miło. Rzekła Wendy, sądząc, że zabrzmi to absurdalnie. Nie zabrzmiał. Przyjechała z Nowej Anglii, gdzie spędziła całe życie i w jej mniemaniu ten Watson ze swoją puszystą grzywą zawarł w paru krótkich zdaniach wszystko, co chodziło na zachodzie. Mniejsza też o to wcześniejsze lubieżne mrugnięcie. I młodego panicza. Watson z powagą wyciągnął dłoń. Danny, który już prawie od roku umiał się witać i żegnać, ostrożnie podał mu rękę i poczuł, jak zostaje zamknięta w uścisku. Pilnuj ich dobrze, Dan. Tak, proszę pana. Watson wypuścił rączkę Danny'ego,
i stanął całkiem prosto. Patrzył na Olmena. Do następnego roku, jak sądzę. Powiedział, wyciągając rękę. Olmen ledwo jej dotknął. Pierścionek na jego małym palcu pochwycił światło żarówek w holu i mrugnął jakby złowrogo. 12 maja, Watson. Ani o dzień wcześniej, ani o dzień później. Tak, proszę pana. Jack potrafił niemal odczytać wypisany w umyśle Watsona kodycyl. Ty pieprzony pedale. Życzę panu przyjemnej zimy. Wątpię, czy będzie przyjemna. Odrzekł Olmen mgliście. Watson otworzył jedno skrzydło drzwi frontowych. Wiatr zawodził teraz głośniej i zaczął trzepotać kołnierzem jego kurtki. Trzymajcie się, ludzie. Rzucił Watson. Tak, proszę pana, będziemy się trzymać. Odpowiedział mu tylko Dan. Watson, nie taki daleki potomek właściciela tego hotelu, pokornie wyśliznął się za drzwi. Zamknęły się za nim, głusząc wycie wiatru. Patrzyli, jak ze stukiem czarnych, sponiewieranych kowbojskich butów schodzi po szerokich schodach werandy. Kruche, żółte liście osiki wirowały wokół jego obcasów, kiedy zmierzał przez parking w stronę swojego pick-upa. Wsiadł i zapuścił silnik. Z zardzewiałej rury wydechowej wystrzelił niebieski dym. Trwali w milczeniu, gdy cofał wóz i wyjeżdżał z parkingu. Samochód zniknął za grzbietem wzgórza i ukazał się ponownie, już mniejszy, na głównej drodze prowadzącej na zachód. Przez krótką chwilę Danny czuł się tak samotny, jak jeszcze nigdy w życiu.